coraz więcej mówi się o tych ścieżkach rowerowych w powiecie kamiennogórskim. Panie Janku, jak to wygląda na terenie naszego powiatu kamiennogórskiego, ścieżki? Mamy dostęp do wszystkich miejscowości? Znaczy, się mówi. No ale oprócz tego mówienia, no to troszeczkę nam brakuje jeszcze tych ścieżek rowerowych, no i byłbym szczęśliwy wręcz nawet, żeby, bo jest możliwość, jest tu parę takich duktów, które są bardzo, można powiedzieć, mało uczęszczane, to wykorzystać, narysować tam nawet, czy namalować, tak w innych normalnych krajach, czy normalnym świecie jest, że jest to oddzielone na przykład pasem czerwonym, czy coś, jest to ścieżka rowerowa, wtedy ludzie korzystają z tych, bo jednak w ruchu miejskim, jakby nie patrzeć, no jeszcze ciężko poruszyć. Tak samo jak u nas w tych małych miastach, można powiedzieć, jeszcze jest gorzej niż w takim dużym Wrocławiu. Wy macie opanowane te ścieżki, one w lesie są znakomicie oznakowane. Miasto Lubawka, gmina Lubawka, no przez miasto bym nie przejechał rowerem, ścieżką rowerową. No znaczy nie było takiej potrzeby, to jak były projektowane te ścieżki, to staraliśmy się tak zaprojektować, żeby po prostu no, miasto omijać, bo w miasto każdy sobie może wjechać bez problemu i wyjechać z niego. Nie? Ale teraz jest taka moda na zwiedzanie na rowerze, można to podyktować w ten sposób, że wjeżdżam do Lubawki, chcę coś zwiedzić, nie wnoszę tego roweru na plecach. No zgadza się, no tu można by było też jakieś te ścieżki rowerowe przystosować do tego, żeby przechodziły przez takie obiekty, gdzie naprawdę jakieś, no mówię, zabytki, tak, jak kościół, ktoś na przykład lubi zwiedzać, czy ratusz, czy rynek, stare kamienice, tak. Takie inne rzeczy, bo no, ludzi to ciekawi na przykład takie rzeczy. No, są hardkorowcy, którzy tam patrzą tylko, żeby pojeździć w ciężkim, konkretnym, jak to mówię, terenie i to tutaj te ścieżki, które są, te trasy rowerowe, które są, to są właśnie zróżnicowane, że też można powiedzieć, są i łatwiejsze i na przykład są bardzo takie już wymagające dla zaawansowanych ludzi, którzy naprawdę już dużo jeżdżą na rowerze i mają dość ładną technikę. Panie Janku, życzyłbym sobie, żeby pan w tej następnej kadencji wziął udział, kadencji, myślę, Rady Miejskiej Gminy Lubawka i coś podsunął pomysł o tych ścieżkach, żeby pomyśleć na przyszłość, bo to już jest czas i pora na to. No zobaczymy, jak dobrze pójdzie, to może tam wystartujemy też jako narodnego, zobaczymy. Nie chodziło o to nawet, jak będzie pan radnym, a jak nie będzie, nawet zaprosić pana jako wiceprezesa tego stowarzyszenia i porozmawiać na ten temat. No będziemy się starać, będziemy po prostu próbować tam naciskać, cały czas to robimy, żeby po prostu no, jak najlepiej te rowery ruszyły, bo ja wiem, nie tylko rowery, bo mówię ogólnie sport, jak tu mówię, ale no, ja jestem akurat pasjonat tego typu, no i wiem, że to się sprawdza. Mamy w Polsce teraz już więcej ludzi do naśladowania, tak jak Majka, czy Kwiatkowski, czy nasza Majka w Górstwie Górskim. Nie? Także mówię, no jest to fajne, jest troszeczkę młodzieży, mamy około 20 parę osób, które są naszym już sekcji tego Górstwa Górskiego. Dzieci się fajnie rozwijają, można powiedzieć, cieszy to człowieka, bo jeszcze na przykład 2-3 lata czekałem na niektórych, teraz oni na mnie czekają, czyli widać, że ten postęp jest jakiś, jest to, moim zdaniem jest to dobre. Ale o was już się mówi w całej Polsce, NTB Lubawka, zrobiliście te kroki i tam wygrywacie. No już staramy się, jeździmy po tych maratonach też startować tam, no wiadomo, że tam też jakieś tam próby są czynienia, żeby no jak najbardziej zabłysnąć. Nie? Czego by wam życzyć? Sponsorów? Pieniążków? No sponsorów to wiadomo, że pieniążków nigdy nie brakuje. My pracujemy, cały zarząd i trenerzy pracujemy jako wolontariat, także wszystkie pieniążki, które otrzymujemy, są przeznaczone tylko wyłącznie na działalność naszą, można powiedzieć, dziecięcą, bo nawet starsi ludzie, którzy są, to oni przychodzą do nas, też jeżdżą, oni se sami wszystko fundują, sami se opłaty robią takie, także wszyscy. Główne pieniądze są przekazane wyłącznie na dzieci. Dziękuję za rozmowę. Proszę uprzejmie.